Witam, na dzisiejszej lekcji omówimy sobie imię słów uprzedni. W innym filmiku już robiliśmy imię słów czynny i bierny, link macie u góry, a dziś imię słów uprzedni. Co to jest imię słów uprzedni? To jest ten, który po polsku tworzymy przez uszy, wszy, zrobiwszy coś. Oczywiście my Polacy nie używamy za często takiego imię słowu, bo to bardziej użyjemy w języku formalnym, bardziej w języku pisanym niż mówionym. Dokładnie tak samo będzie po angielsku. Dlatego polecany jest w języku pisanym, bo on ładnie podnosi bogactwo językowe. I teraz my robimy przez uszy, wszy, po to, żeby wyrazić coś, gdy mówimy o czynności, która wydarzyła się przed inną. Czyli mamy po prostu sekwencję dwóch wydarzeń. Zaraz to dokładniej omówimy. Tylko teraz jaka jest konstrukcja? Czyli my mamy uszy, wszy, a Anglicy having i trzecia forma lub ed. Oczywiście jak czasownik będzie regularny, to będzie ed, a jak nieregularny, to trzecia forma. I teraz powiedziałem, że mamy dwie czynności. Jedna się wydarzyła wcześniej, przed inną. Czyli przykładowo, Chris drank some coffee and went to work. Czyli Krzysiek wypił kawę i poszedł do pracy. Czyli ta się wydarzyła przed nią. I co? Możemy zastosować właśnie imię słów uprzedni. Having drunk some coffee, Chris went to work. Czyli wypiwszy kawę, Krzysiek poszedł do pracy. Czyli my mamy właśnie wypiwszy, oni mają having plus trzecia forma, a pić jest właśnie z trzeciej formy, bo jest nieregularny drink, drank, drunk. Czyli tu mamy trzecie drunk. Having drunk, wypiwszy. I kolejne zdanie. Having bought the house, they couldn't afford to furnish it. Czyli mamy ewidentnie imię słów uprzedni, bo mamy having plus trzecia forma. Czyli kupiwszy dom, nie było ich stać. Can't afford, bardzo ładny zwrot, nie stać mnie. To jest czas przeszły, czyli couldn't afford to furnish, umeblować. Czyli możemy powiedzieć prostszym językiem. They bought a house, po prostu kupili dom, but they couldn't afford it. Czyli znowu to było wcześniej, czyli kupili dom, a potem nie mogli go umeblować, nie było ich stać. I znowu, to zdanie jest banalne, czyli pod względem, ono gramatycznie jest ok, ale pod względem bogactwa jest niziutko. Natomiast to zdanie brzmi dużo ładniej. Having bought, kupiwszy. Having dressed, Ashley left home. Czyli znowu having i trzecia forma lub ed. Tu mamy ed, bo regularnie ubierać się. Czyli ubrawszy się, Ashley wyszła z domu. Można to oczywiście powiedzieć prościej. Ashley dressed and left home. Mamy to dressed. Choć częściej Anglik powie na ubierać się get dressed, a w czasie przeszłym got dressed, druga forma. Ashley got dressed and left home. Czyli tu mamy taki język, powiedzmy, codzienny, tu mamy taki język bardziej wykwintny. Piękne bogactwo językowe, ubrawszy się, having dressed. I teraz uwaga, nasza struktura, czyli imię słów having i trzecia forma, może być też użyta w strukturze have something done. O tej strukturze mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry. Dość częsta i ciężka struktura dla Polaków, mieć coś zrobione, czyli ktoś coś robi dla mnie. Tu mamy przykład having had his hair cut. Czyli to have jest tutaj w trzeciej formie, no bo imię słów uprzedni ma mieć having plus trzecią formę. Czyli having had his hair cut. Czyli no, to zdanie będzie nieprzetłumaczalne przez uszywszy na polski, bo nie powiemy ścinawszy coś takiego. Czyli mamy po prostu zdanie, że on ściął sobie włosy, a tak naprawdę nie on, tylko ktoś inny to zrobił, dlatego jest struktura have something done. I potem Tom went shopping, czyli poszedł na zakupy. Można to powiedzieć dużo prościej. Tom had his hair cut, czyli znowu ta struktura have, mieć coś zrobione. Czyli miał włosy co zrobione? Ścięte. Bo tu jest to done, zrobione, czyli ścięte, cut. Czyli Tom miał swoje włosy ścięte i poszedł na zakupy. Ale wracamy do prostszych zdań. Having cleaned his room, Peter prepared breakfast. Czyli posprzątawszy swój pokój, Piotr przygotował śniadanie. Czyli znowu having plus trzecia forma lub ed. Sprzątać jest regularne, czyli ed. Having won the match, Susan jumped with joy. Wygrawszy mecz, Susan podskoczyła z radości. Czyli znowu having i trzecia forma od wygrywać. Win, one, one.
I na koniec znowu wracamy do trudniejszego zdania. Having been told the bad news, Susan sat down and cried. Czyli co się stało? Mamy imię słów uprzedni, having plus trzecia forma, tylko tu jest w stronie biernej. Been told, że jej powiedziano złą wiadomość. I to jest nieprzetłumaczalne, bo ten imię słów od czasownika powiedzieć po polsku brzmiałby powiedziawszy, ale to wyszłoby, że ona powiedziała, a to nie ona powiedziała, tylko jej powiedziano, bo mamy stronę bierną. Więc to zdanie jest nieprzetłumaczalne, chyba że zrobimy to z innym czasownikiem i stronie czynnej, czyli usłyszawszy złą wiadomość, Susan siadła i się rozpłakała. Having been told, czyli jakby będąc powiedziana złą wiadomość. To tyle z imiesłowu uprzedniego. Tak jak mówiłem, on nie jest zbyt popularny w języku codziennym, natomiast bardzo ładnie podnosi nam bogactwo językowe w jakichś bardziej formalnych wypowiedziach, na przykład na jakichś egzaminach.